umie, że mamy po uderzeniu akordu. Gramy na najgrubszej strunie. Tu przybliżę się. Akcentuję bardziej po prostu tą najgrubszą strunę, bo tam jest grany na trzecim, na drugim progu mamy. Nawet to mogłaby druga osoba grać, prawda? Ale to oczywiście w jednym, jako jeden gitarzysta też można zagrać. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 0. Bo tu mamy teraz akord e-moll. 0, 2, 0. Później akord C. Możesz powiedzieć, że ojej, jakie to skomplikowane. Tu po prostu chodzi o to, że mamy najgrubszy dźwięk, najgrubsza struna z danego akordu jest zaakcentowana. Tu akurat zagrane 3, 2, 3, bo akurat tutaj tam, tu akurat idealnie to pasuje. Po prostu